Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam moich subskrybentów, witam wszystkich słuchaczy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, bardzo Cię proszę, zrób to właśnie teraz. Dzisiejszy tytuł bardzo dobrze odzwierciedla całą sytuację, w jakiej w tym momencie się znajdujemy. Drodzy Państwo, bo kto tak naprawdę ukradł wybory? Kto tak naprawdę doprowadził do nieodbycia się tych wyborów? Zrobił to Budka, Grodzki i cała reszta oszołomów z Platformy Obywatelskiej, jednocześnie robiąc z siebie ofiary i wykrzykując dookoła, że to wina PiSu. Zapraszam. Platforma Obywatelska i jej zwolennicy są z siebie bardzo dumni, dlatego że dzięki nim wybory prezydenckie nie odbyły się w terminie. Mało tego, chwalą się jeszcze tym publicznie. Dzięki demokratycznej większości w Senacie, dzięki naszym klubom udało się zablokować te złe przepisy. Tak, jestem dumny, panie pośle. Jestem dumny z tego, że dzięki Senatowi i dzięki odpowiedzialnej opozycji zablokowaliśmy cyrk, który fundowaliście Polakom. Jednocześnie traktując polską praworządność jako zabawę, rozgrywając swój własny mecz, w którym to właśnie pierwszą połowę wygrali. Ale co za tym idzie? Niestety, Rzeczpospolita Polska przegrała. Wygraliśmy tą połowę, ale niestety przegrywa na tym po prostu państwo polskie. Drodzy Państwo, Platforma Obywatelska nie posiada żadnych sukcesów. Żadnych, którymi mogliby się pochwalić. Czy też porządnego planu. Chwytają się brzytwy w swoim wyścigu o władzę. Dlatego też wymyślili sobie plan, w którym nie będą partią bez planu, czy też kandydata, kandydatki na prezydenta, a zrobią z siebie ofiary. Tak, drodzy Państwo, ofiary. Ofiary w walce o normalność, w walce politycznej, w której blokują wybory i robią wszystko, by doprowadzić do chaosu, za który obwiniają PiS. Robią wszystko, by podjudzać ludzi i wyprowadzić ich na ulicę do walki z PiS-em. I szkodzą polskiej polityce na każdym kroku. Przesada? Myślicie, że bajki piszę, że bajki opowiadam? Proszę bardzo, posłuchajcie sobie wypowiedzi Arłukowicza. Przyjdzie taki czas, w którym ludzie powiedzą dość. Jeśli nie będą mogli wrzucić kartki do urny wyborczej w wyborach bezpiecznych, tajnych, bezpośrednich i przede wszystkim uczciwych, to po prostu wyjdą na ulicę. Platformiany teatrzyk wciąż trwa. Tak, wciąż trwa. Twierdzą, że nie mogli przeprowadzić kampanii wyborczej z powodu epidemii, blokując wybory korespondencyjne. Nie prowadzili kampanii, ponieważ wzywali do bojkotu wyborów. A do bojkotu wzywali, ponieważ nie mogli zrobić kampanii. I tu się rodzi pytanie, poważne pytanie, czy ci ludzie do jasnej cholery mają równo pod sufitem? Uważam, że rację miała Kidawa Błońska, a oni racji nie mieli, albo nie mieli wystarczającej odwagi, aby zaryzykować. My też nie będziemy prowadzili kampanii, bo ta kampania jest nieuczciwa. Nie prowadzę kampanii, ponieważ w takich warunkach kampanii prowadzić nie ma. Platforma Obywatelska zablokowała te wybory w bardzo prosty sposób, nie zgłaszając swoich kandydatów do komisji, do lokalów wyborczych. Wszyscy zwolennicy, opozycje i ich wójtowie, burmistrzowie twardo wyrazili się, że nie przekażą żadnych danych, nie zorganizują lokali wyborczych i na pewno będą je bojkotować w czasie trwania całej pandemii. Jeśli państwo dołożycie kandydatury ze swoich komitetów wyborczych, to wszędzie może być po 9 osób. Kto wam powiedział, że komisje mają być 3-osobowe? My, proszę państwa, ten przepis proponujemy dlatego, że to wobec waszej obstrukcji, wskutek waszej obstrukcji i niezgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, bo to wyście nie zgłosili tych kandydatów, rzeczywiście dochodziło do sytuacji w Polsce, w których komisje byłyby zdekompletowane, a wybory muszą się odbyć przy pracy kompletnych obwodowych komisji wyborczych. To nie jest tak, że my chcemy 3-osobowe. My chcemy 9-osobowe. Tylko na miły Bóg, zgłoście kandydatów. Oczywiście na koniec Borys Budka postanowił wszystkim publicznie podziękować. Wszystkim za bojkot i za utrudnienie w przeprowadzeniu wyborów.
Otóż chciałem bardzo serdecznie podziękować samorządowcom. Podziękować tym wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom, którzy nie przestraszyli się was. Nie chcieli działać bezprawnie, bo dzięki nim, dzięki stanowczej postawie i niepoddaniu się temu dyktatowi nie wyciekły bezprawnie dane osobowe dziesiątków milionów osób w Polsce. Drodzy Państwo, wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd, obłuda i kłamstwo. Najważniejsze jest obalić rząd i powrócić z powrotem do koryta, dokonując dalej rozbioru Polski. Na tym zakończę ten dzisiejszy materiał. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Z Bogiem.